krok w tył samozwańczej republiki. Miała integrować się z Rosją Osetia Południowa. Separatystyczne władze rezygnują z referendum w sprawie integracji z Rosją. Na razie nie będzie referendum w Osetii Południowej, separatystycznym regionie Gruzji, którego wyniki miały być podstawą do integracji z Rosją, poinformowała agencja AFP, powołując się na komunikat władz republiki. Według oficjalnych przekazów z Osetii Południowej, zbliżania się do Moskwy chcą rzekomo sami obywatele. W dekrecie nowy przywódca Osetii Południowej Alan Gagłojew powołał się na niepewność związaną ze skutkami prawnymi referendum, o którym zdecydował jego poprzednik Anatolij Bibiłowi, które miało odbyć się 17 lipca. Według agencji RIA Gagłojew zdecydował się także na konsultacje z Rosją w całym zakresie zagadnień związanych z dalszą integracją i podkreślił, że w pełni popiera inicjatywę obywateli republiki dalszego zbliżania się do Rosji. Abchazja i Osetia Południowa, tylko kilka krajów uznaje je za niepodległe państwa. Moskwa uznała Osetię Południową i Abchazję za niepodległe państwa po wojnie z Gruzją w 2008 roku. Udzieliła im szerokiego wsparcia finansowego, zaoferowała obywatelstwo rosyjskie tamtejszej ludności i rozlokowała tam tysiące żołnierzy. W ślad za Rosją poszły tylko Wenezuela, Nikaragua, Nauru i Syria. Pozostałe kraje świata uznają obie separatystyczne republiki za część Gruzji. Sama Gruzja uważa Osetię Południową i Abchazję za ziemię okupowane przez Rosję. Osetia Południowa i Abchazja oderwały się od Gruzji w latach 90. XX wieku.